Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy nie tylko tych znanych i wielkich naszych orędowników, ale również anonimowych świętych. Ten dzień przypomina nam także, że Bóg powołał każdego z nas do świętości. Morze kwiatów i zniczy. Tak wygląda dziś wiele cmentarzy. Choć dzień zaduszny dopiero jutro, to zgodnie z tradycją już dziś odwiedzamy groby i wspominamy naszych bliskich zmarłych. Znajduję się tutaj dlatego, bo to jest grób moich dziadków i mojego taty, więc zawsze przyjeżdżamy tutaj co roku, żeby po prostu uczcić ich pamięć. Nasi przodkowie to nasza tożsamość, więc przyjechaliśmy z synem, żeby mu niejako przedstawić tych, których nie zdążył poznać osobiście. Nie powinniśmy o nich zapominać, ponieważ były to osoby ważne dla nas, ważne dla naszych bliskich i powinniśmy sprawiać, żeby cały czas byli w naszym życiu. Odwiedzający groby Polacy chętnie dzielą się również pieniędzmi na ratowanie zabytkowych kaplic i grobów. Na Powązkach odbyła się już 44. kwesta na rzecz ratowania zapomnianych grobów. Biorą w niej udział liczni artyści i ludzie kultury. Tak jak Wisnoska, dziwa, cudowna, operetkowa i tam inne przyległości, już wymaga remontu kolejnego, więc warto. Leżą tu ludzie wybitni, artyści, ludzie walczący o ojczyznę, między innymi żołnierze, politycy. Także tu jest cała historia naszego narodu. No i wiadomo, no te cmentarze, ile mają lat i to świadczy o naszej po prostu trosce. Szczególnym wyrazem tej troski jest także modlitwa za zmarłych. W tym okresie modlimy się za nich w tak zwanych wypominkach. Mamy także możliwość uzyskania odpustu, czyli całkowitego darowania kar dla dusz w czyśćcu cierpiących, mówi ksiądz profesor Jan Machniak. Odpust zupełny to jest dobro, którym Kościół dzieli się, dobro duchowe, którym Kościół dzieli się z tymi, którzy oczekują pełni szczęścia w niebie. Możemy ten odpust uzyskać nawiedzając cmentarz, przyjmując Komunię Świętą i odmawiając dowolne modlitwy w intencji papieża. Szczególną modlitwą za dusze naszych zmarłych są także msze święte sprawowane w ich intencjach. Dziś Eucharystię sprawowano na wielu nekropoliach. Mszy świętej na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński. To święto jest po to, abyśmy sobie uświadamiali, jak szerokie horyzonty ma Kościół, że świętość jest wśród nas, podkreślał w czasie homilii ordynariusz warszawsko-praski. W naszych wspólnotach, obok nas, naprawdę żyje wielu świętych ludzi. Widzimy po ich codziennym życiu, po zachowaniu, po serdeczności, po pracowitości, jak to mówi święty Paweł, oni całe życie mają takie wdzięczne usposobienie. Właśnie dziś w uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy nie tylko tych znanych i wielkich męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę, ale także wielu anonimowych świętych, także naszych bliskich, którzy cieszą się już radością przebywania z Bogiem w niebie, mówi ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Wielu ludzi świętych umiera i nikt się o nich nie dowie. W tym dniu 1 właśnie listopada zwracamy uwagę na wszystkich świętych, którzy kiedykolwiek od samego początku istnienia Kościoła weszli do grona tych, którzy stanowią chlubę Kościoła i jednocześnie stanowią przykład na to, że świętość jest osiągalna. Osiągalna dla każdego z nas i właśnie o tym przypomina nam uroczystość Wszystkich Świętych. Dajmy się sprowokować świętym, apelował do wiernych ojciec święty Franciszek. Papież zachęcał nas wszystkich, abyśmy wybrali Boga, pokorę, łagodność, miłosierdzie, czystość. Bardziej pasjonowali się niebem niż ziemią. Święci są naszymi najprawdziwszymi braćmi i siostrami, którzy nas rozumieją, kochają, wiedzą, co jest naszym prawdziwym dobrem, pomagają nam i na nas czekają. Dlatego dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem rodziny, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Chiediamoci, da quale parte stiamo.
Zadajmy sobie pytanie, po której stronie jesteśmy, czy po stronie nieba, czy też ziemi? Czy żyjemy dla Pana, czy też dla samych siebie, dla szczęścia wiecznego, czy też dla jakiejś satysfakcji w tej chwili? Zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę chcemy świętości? Czy może zadowalamy się byciem chrześcijanami bez niesławy i bez pochwał, którzy wierzą w Boga i darzą szacunkiem bliźniego, ale bez przesady? Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. W skrócie, świętość albo nic. Warto, abyśmy dali się sprowokować świętym, którzy tutaj nie mieli półśrodków, a stamtąd nam kibicują, abyśmy wybrali Boga, pokorę, łagodność, miłosierdzie, czystość, abyśmy bardziej pasjonowali się niebem niż ziemią. Ojciec Święty podkreślał, że urodziliśmy się, aby nigdy ponownie nie umierać. Urodziliśmy się, by cieszyć się szczęściem Boga. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Takie hasło przyświeca akcji młodych wolontariuszy, którzy dbają o polskie cmentarze na Kresach. Dla wielu z nich to wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu. Od wielu lat, zwłaszcza w wakacje lub przed uroczystością Wszystkich Świętych, grupy młodych ludzi wybierają się na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej, aby zadbać o polskie mogiły. Uważam, że wzięcie udziału w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia to są emocje nie do opisania. To ratowanie od zniszczenia pamiątek, które przykrył kurz i ziemia, mówi współautorka akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia Grażyna Orłowska-Sądej. Muszę powiedzieć, że ja też płakałam na mogiłach naszych pradziadów, kiedy po raz pierwszy tam pojechałam w 1999 roku do Kołomyi na cmentarz, który był przeznaczony do likwidacji. Wolontariusze to często potomkowie kresowiaków. Tak naprawdę miałam możliwość znalezienia swoich grobów, co było naprawdę niesamowitym przeżyciem. Później pojechaliśmy w miejscowości, w których też są moje ciocie. Wśród wolontariuszy są też ci, którzy nie mają kresowych korzeni, za to mają wspólny cel. Dla mnie to jest po prostu czysto patriotyczny obowiązek, żeby pamiętać o historii i swojego kraju, żeby dbać o tą pamięć. I właśnie to mnie motywuje, żeby co roku właśnie jeździć, sprzątać te groby. Szczególnie wołają o upamiętnienie pomordowani na wschodzie, którzy nie zostali jeszcze zidentyfikowani i pozostają bezimienni. Zapalenie znicza na tamtych grobach jest dobrym upamiętnieniem właśnie wszystkich Polaków, którzy zginęli tam do śmierci. Młodzieży wdzięczne jest także starsze pokolenie, podkreśla prezes gdańskiej rodziny katyńskiej Hanna Śliwa-Wielesiuk. Wiele ludzi przeżywa właśnie starszych, że tam nie mogą stanąć przed grobem właśnie tych bliskich. Ubolewają z tego powodu, ale zdrowie nie pozwala. Są tylko myślami. Inicjatywa nawiedzania grobów na Kresach z każdym rokiem się rozrasta. Niektórzy mają jakieś tam uzależnienia od alkoholu, od czegoś, a my mamy uzależnienie, żeby pojechać na Kresy. Plany są ambitne. W przyszłym roku planujemy już posłać 1500 wolontariuszy i może uda nam się wyremontować 200 zapomnianych polskich cmentarzy. Ma to wymiar zarówno historyczny, jak i wychowawczy, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Dziękuję, że pielęgnując tą właśnie pamięć, a ściślej mówiąc, przywracając ją, dbacie o to, byśmy nie zatracili się jako wielka wspólnota. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak też w tym roku młodzież z Dolnego Śląska zbierała symboliczne biało-czerwone lampki, aby zawieźć je na Ukrainę i Wileńszczyznę. Basztosz, zapal znicz. Druk nerwowy, czuj-czuj! Czuwaj! Czuj-czuj! Czuwaj! Czuj-czuj! Czuwaj! 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 Ponadto Fundacja Studio Wschód zorganizowała dziś kwestę na cmentarzach. W Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w wielu miejscach odbywały się marsze oraz bale świętych. Wierni w Polsce uczestniczyli także w procesjach oraz czuwaniach modlitewnych. W Szczecinie po raz drugi odbyła się procesja ze świętymi. Tu są święci w swoich relikwiach. Jest taka mistyka, która jest pogłębiona przez śpiewaną litanię do Wszystkich Świętych, a więc wzywamy ich wstawiennictwa nie tylko dla siebie, ale idąc przez ulicami miasta dla całego miasta. Mówił ksiądz Tomasz Kancelarczyk. W procesji uczestniczyli ludzie młodzi i starsi, ale też wiele rodzin z dziećmi. Przybyli także strażacy. Jestem po raz pierwszy. W tamtym roku byli już od nas członkowie OSP.
mówili, że było fantastycznie, że jest to zbiórka taka spontaniczna, że ludzie dołączają, pytają, dlaczego tu jesteśmy, po co, w jakim celu, więc postanowiliśmy w tym roku z powiatu polickiego też tutaj przybyć i poświętować razem. Ksiądz kanonik dr Piotr Skiba zwraca uwagę, że poprzez udział w procesjach czy balach, w których wspominamy świętych, dajemy świadectwo wiary w życie wieczne. Szczególnie jest to cenne, wartościowe, także w naszych czasach, kiedy w ten wieczór jest wiele różnych propozycji niechrześcijańskich, propozycji, które są przeciwne wierze katolickiej, szczególnie proponowane dzieciom, młodzieży. Dlatego też ta propozycja i wiele innych, jak bale świętych, korowody świętych, różnego rodzaju spotkania ku czci wszystkich świętych, również z udziałem dzieci i młodzieży, stanowią także alternatywę, aby dać prawdziwy wyraz tego dnia świątecznego, który przeżywamy. Bal Wszystkich Świętych, tak zwany Halloween, odbył się m.in. we Wrocławiu przy parafii świętego Antoniego. Nie chodzi tylko o to, żeby robić konkurencję, nie wiem, Halloween. Chcemy uczcić świętych, Bogu dziękować za świętych. Szczególnie czczonymi świętymi dla zgromadzenia sióstr kapucynek tercjarek od świętej rodziny są święty Franciszek z Asyżu i święta Klara. Ich prostota i radość, właśnie to przeżywanie świętości w życiu codziennym. To, że robiąc małe rzeczy z miłością, można zostać świętym. Siostra Alicja przebrała się za Michała Archanioła, ale wczorajszego wieczoru we Wrocławiu pojawili się także inni święci. Jestem Kacper i przebrałem się za króla Kacpra, bo w ten dzień mam imieniny. Przebrałam się za świętą królową Jadwigę. Przebrałam się za nią dlatego, że jest dla mnie wzorem świętości, wiary w Pana Boga, ufności. Dzisiaj przebrałem się za jednego z błogosławionych męczenników z Pariakoto z Peru, który nazywał się Zbigniew. Magdalena z kolei przebrała się za świętą Marię Magdalenę, bo to jej postać jest dla niej szczególnym wzorem i przykładem do tego, by podążać za Chrystusem. Myślę, że w swojej postawie i w swoim nawróceniu na pewno. Tak samo jak każdemu z nas może służyć jako wzór na pewno, abyśmy się nawracali każdego dnia. Niestety w ostatni dzień października w niektórych miejscach organizowane były zabawy Halloween. Ksiądz Grzegorz Doroszewski, diecezjalny duszpasterz osób i rodzin zagrożonych działalnością sekt i okultyzmem, podkreśla, że nawet niewinne z pozoru zabawy w stylu Halloween są niebezpieczne. Mówi się o takiej formie, która może być formą kontrinicjacji, czyli takim przeciwstawieniem się inicjacji chrzcielnej w tym momencie, bo ktoś sam z własnej woli nieświadomie otwiera się na jakieś działanie złych duchów. Dlatego tak ważna jest tu rola rodziców i nauczycieli, by nie wprowadzać do szkół i nie celebrować zabaw związanych z Halloween, bo jak podkreśla ksiądz Grzegorz Doroszewski, to osoby dorosłe kształtują sumienia dzieci, a zabawy Halloween niszczą sumienie młodego człowieka. Już w przyszłym roku zostaną zniesione wizy do Stanów Zjednoczonych. Taką deklarację składa amerykański ambasador w Polsce. Przekonuje, że uczyni wszystko, aby tak się stało. Koniec 2019 roku. Do tego czasu wizy do Stanów Zjednoczonych dla Polaków mają zostać zniesione. Taką deklarację złożyła ambasador tego kraju w Polsce, Georgette Mosbacher. Jestem gotowa, żeby sprawę wizy dla Was załatwić. Wiem, że to niełatwy temat. Wszyscy, także moi szefowie, mówią mi, że nie można tak mówić. Ale i tak to powiem. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz. Amerykańska ambasador zaznaczyła, że wstydzi się tego, iż Polacy nadal muszą ubiegać się o wizy do jej kraju. Jesteście wspaniałym sojusznikiem, z całą pewnością najsilniejszym w tym regionie. W Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków, więc jesteśmy tak czy inaczej spokrewnieni i powiązani ze sobą. W zniesienie wiz do Ameryki zaangażowany jest także polski rząd. Temat ten nie należy do łatwych, jednak jak długo wola uczynienia tego będzie po obu stronach, jest to możliwe do zrealizowania, zaznaczyła Georgette Mosbacher. Koniec strajku w polskich liniach lotniczych LOT jest porozumienie między zarządem spółki a protestującymi związkowcami. Strajk związkowców PLL LOT trwał 2 tygodnie. Spółka musiała odwołać kilka tysięcy rejsów. Straty sięgają kilkunastu milionów złotych. Rozmowy na linii zarząd związkowcy nie były łatwe. Co więcej, strajk, jak orzekł sąd, był nielegalny. Kolejna rozprawa, która ma rozstrzygnąć o jego legalności, ma się odbyć 20 listopada. Związkowcy, pomimo braku mandatu prawnego do strajku, nie zamierzali ustąpić.
Porozumienie po burzliwych rozmowach udało się osiągnąć w nocy ze środy na czwartek. Do pracy mogą wrócić wszyscy zwolnieni w wyniku nielegalnego protestu pracownicy. Nie zostaną oni także obciążeni kosztami dwutygodniowej akcji protestacyjnej. Choć to koniec strajku, ale nie koniec sporu zbiorowego. W locie rozpoczną się teraz prace nad nowym regulaminem płacowym. Spółka liczy także straty. Raport w tej sprawie ma powstać do końca roku. Rachunek ma zostać przedstawiony związkowcom w styczniu, jeszcze przed zamknięciem rozmów na temat wynagrodzeń. W porozumieniu zapisano bowiem, że związki będą musiały pokryć straty firmy. Jeżeli doszłoby do kolejnego nielegalnego strajku, zobowiązanie dotyczy nie tylko deklaracji spokoju przez najbliższe 2 lata, ale jest bezterminowe. To ważna deklaracja z punktu widzenia przyszłości spółki, która podnosi się po latach zapaści finansowej, do której doprowadził rząd PO-PSL. LOT po trudnych latach wyszedł na prostą i zaczął przynosić zyski. Nie da się ukryć, że strajk to duży cios finansowy i wizerunkowy dla naszego narodowego przewoźnika. Ręce zacierają za to zagraniczne podmioty, które zamieszanie w locie wykorzystują do umocnienia swojej pozycji na rynku lotniczym. W Pakistanie trwają protesty przeciwko decyzji Sądu Najwyższego, który uniewinnił katoliczkę Azję Bibi. Kobieta padła ofiarą nieludzkiego prawa o bluźnierstwie. Demonstranci zablokowali drogi do głównych miast w Pakistanie. Muzułmański duchowny i lider islamistycznej partii Muhammad Quadri wezwał do zabicia sędziów. W tej sytuacji może dojść do kolejnych prześladowań chrześcijan. W Pakistanie od początku istnienia tego państwa formowanie, kształcenie, edukacja przyszłych pokoleń oparte są tylko i wyłącznie o radykalną interpretację Koranu. Ludzie są radykalizowani i kształtowani przez ekstremistów i radykałów. Bardzo cierpi na tym zaledwie 2% mniejszość chrześcijańska. Uniewinnienie Asi Bibi spowodowało wzburzenie wśród wyznawców islamu. Tysiące muzułmanów protestowało przed budynkiem Sądu Najwyższego Pakistanu w Lahore. Podobne manifestacje odbywają się w innych miastach kraju, m.in. w Islamabadzie, Peszawarze i Karachi. Demonstranci zablokowali drogi do głównych miast w Pakistanie. Nasza strategia to protesty i walka. Nie chcemy anarchii w kraju. Mieszkańców Pakistanu podburza Muhammad Quadri, muzułmański duchowny oraz założyciel ultraislamistycznego ugrupowania politycznego Tehrek-e-Labai. Teraz cały naród musi stoczyć wojnę, wielką wojnę. Trzeba wprowadzić wielką rewolucję. Musi powstać rewolucja islamska. Trzeba podnieść flagę proroka. Muhammad Quadri wezwał też do zabicia sędziów, którzy uniewinnili Asię Bibi. W tej sytuacji może dojść do aktów przemocy wymierzonych w mniejszość chrześcijańską w Pakistanie. Cały czas potrzeba się za nich modlić. Trzeba przy okazji zwrócić uwagę oczywiście na problem prześladowania chrześcijan w ogóle. Także mamy cały czas do czynienia po prostu z ludobójstwem na całym świecie. Także ta sytuacja tylko to jest jeden wycinek pewnej rzeczywistości, spotkaliśmy się na szczęście z dobrym rozwiązaniem. Natomiast sytuacja chrześcijan na całym świecie po prostu jest dramatyczna. Mówi Magdalena Trojanowska. Według Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie co 5 minut na świecie ginie za swoją wiarę chrześcijanin. Na razie nie wiadomo, gdzie znajduje się uniewinniona Asia Bibi i jej rodzina. Nie wiadomo, czy uda jej się wyjechać z Pakistanu. To były informacje dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.